Ty chyba więcej niż z dziewczynami sypiasz z swoim psem, nie? Siema, ja jestem Czarek Czaruję i dzisiaj witam was wszystkich serdecznie na kanale Stewarta. Zrobimy dzisiaj coś, czego nie było na polskim YouTubie, ale było na zagranicznym YouTubie u znajomych Stewarta. Także pomysł jest świetny, a mianowicie Tinder w prawdziwym życiu. Jest z nami cały Team X, oczywiście bez Xaviera, ale chyba ze znanych powodów Xavier nie miał jeszcze tylu lat, żeby założyć konto na Tinderze. A o co chodzi? Jest cały Team X. Mamy też publiczność, chyba 6 osób na ten odcinek. I co najlepsze, mówię na ten odcinek, bo może będzie drugi, jeśli wyjedzie 60 tysięcy łapek w górę. Z miejsca, chyba powiedział, że z miejsca wrzuca kolejny odcinek. Tak, może być pewien. Od razu zaplanuję jakoś na bliskim dniu następny odcinek. Okej. Także ale to będzie rozpierdziel, uwierzcie mi, to będzie zajebisty odcinek. Bo mamy ludzi prawdziwych przyjechali i będą nas serio oceniać. I o co chodzi? Staje na przykład Kacper Bloński. Hej Malenka. I mówi tak. O to chodzi. Kacper stoi w tym miejscu, mówi kilka słów o sobie do osoby, która jest przed nim. I wiecie, i co jest najlepsze w tym wszystkim, że na żywo osoby muszą wybrać albo w lewo, albo w prawo. To nie jest internet, tylko to jest życie. Ogólnie tak, mamy 4 dziewczyny i 2 chłopaków. Dziewczyny będą z chłopakami, my we trójkę będziemy z dziewczynami. Pierwsza osoba będzie dziewczyna. Cześć, jestem Patrycja, mam 19 lat, jestem z Warszawy. Siemanko. Słuchaj, ostatnio nagrywałem odcinek i dostałem taki bon na 200 zł na darmową kolację. Idziemy? Nie. Idziemy razem z nim. Hej, jestem Kasper. Chyba się kiedyś w sketchu spotkaliśmy, nie? Trzeba to powtórzyć. Okej. Okay. Cześć, jestem Marcin, mam 22 lata i mam nadzieję, że masz patent ratownika, bo utonąłem w swoim spojrzeniu. Okej. Okay. Ten bon jest to najlepszej ocenionej restauracji w Warszawie. Mogę cofnąć? Nie mogę już. Nie masz się, ja też taki dostałem. A ty też masz! Patrycja, w takim razie wybrałaś 2 chłopaków na prawo, jednego na lewo. Dlaczego Stewarta wybrałaś na lewo w takim razie? Chamski tekst? Czy ci się nie podoba po prostu? Nie, poczułam się, jakbym miała być przekupiona tak trochę. Ja po prostu miałem bon i chciałem się podzielić. Jakbyś powiedział, że mi ugotujesz, to bym cię wybrała. Nie ugotuję, bo mam bon na 200 zł. No dobra. Okej, okay, w takim razie Patrycja, czym cię urzekł Marcin Dubie? Może chcesz jeszcze zmienić zdanie? Nie pamiętam. Poprzestajmy na tym. Po prostu cię użył. Po prostu, tak. A Kacper Bloński? Już spotkanie było, tak? Tak. Możesz wejść do drugi raz do tej samej rzeki, doskonale. Stewart, on jest w ogóle... Jest taki Stewart, jest oburzony, że jakby pierwszy był i pierwszy odpadł, w ogóle strasznie jest przykro. No, odrobię jeszcze, mam takie teksty. Jak jest cały odcinek, ja bym teraz się ze wszystkimi dogadał, żeby Stewart przez cały odcinek. Jak się dogadaliście? Patrycja po prostu wiedziała, że jakby nie ma co pierwszego brać od razu, nie? Z miejsca. Mam 18 lat, jestem Magda, no i jestem z Warszawy. Cześć. Mówią na mnie Stewart malutki, ale jak dasz mi szansę, to pokażę ci, że rozmiar nie ma znaczenia. Ulala! Malutki, no nie wiem. Ludzie mówią różne rzeczy. Tak? Cześć, jestem Kacper. I chyba nie muszę nic mówić. Nie? Nuda. Cześć, jestem Marcin, mam 23 lata i wydaje mi się, że dzisiaj masz majtki w księżyce, bo tyłek masz nie z tej ziemi. Ooooo, patrz mi w oczy, a nie, no. Dobrze. No to się strony zamieniły, moje drogi. No ej, siemanko, siemanko. Powiedz nam, kochana, teraz dlaczego wybrałaś Stewarta, czym cię urzekł? Uroczy jest. Uroczy, to jest właśnie taki uroczy. No jest piękne. Kacper cię niczym nie zadziwił. Dlaczego? No bo... No. No trudno, no. Dobra, to w takim razie Marcin, dlaczego ci się nie spodobał, tak? Co się stało? Te teksty to wiesz... Nie dla mnie. Cześć, jestem Ola, mam 19 lat, jestem spod Poznania. Cześć, jestem Stewart, mam 27 lat i... O! I Marcin ma małego, tak słyszałem. Oh.
jestem Kacper. Nie będę ci tutaj nic obiecywał, ale wiem, że jakbyśmy się spotykali, to byłoby po prostu fajnie. Cześć, jestem Marcin, mam 23 lata i wydaje mi się, że jesteś wampirem. Bo... Nie mogę. Nie. Nie. Teksty na Tinderze się nie przerywają nagle, masz to dojrzeć. Nie się różni właśnie prawdziwe. Opisy są całe. I wydaje mi się, że jesteś wampirem, bo wyglądałaś na nieco spragnioną, kiedy na mnie spojrzałaś. Nie! W moim przypadku nie pierdzieliście w tańcu, to ktoś mówi otwarcie doskonale. Dlaczego więcej wybrałaś Kacpra? Myślę, że byłoby nam miło? Tylko tyle? To jest świetny tekst. A myślę, że to jest podstawa w związku. Dlaczego Marcin cię urzekł? Bo mama mojego mi współczuła. Może trochę? No, współczucie poszedł w środę. Zyłam to tak z miejsca, gdzie się spodobało. Tak, ten zaraz, tak. Hej, jestem Sonia, mam 20 lat i jestem z Łodzi. Cześć, mam na imię Stewart. Zapamiętasz to imię, bo będziesz się krzyczeć w nocy. Oh my god. Nie, jeszcze nie koniec. W koszmarze, jak ci się przyśni po tym kiepskim podrywie, daj mi chwilę, a gwarantuję, że wymarzę złe wrażenia, jakie na tobie zrobiłem. Oh my god. No, ciekawe, to już koniec? To koniec, możesz wybierać teraz, czy idę tam, czy idę tam. A jak myślisz, w którą stronę pójdziesz? Ja bym chciał tam iść, no. No nie wiem, po takiej wypowiedzi. A ja nie lubię takiego gadania zbędnego. To nic nie mówię, stoję, jestem cichy. Masz coś na swoją obronę? Już nic nie mówię, to jest moja obrona. A, nic. Już nie chcesz. No to nie. Hej Sonia. Hej. Jestem Kacper. Dla mną już jest tylko Marcin Dubel, więc nic lepszego nie będzie. Kojarzę cię z live'a dzisiejszego. I przypomniało mi się, że źle ułożyłeś włosy. Chyba tam nie podsuszyłeś, nie? No to jak się starałeś? No, dla ciebie bym się postarał. Nie wiedziałem, że będziesz. A możesz teraz się postarać? Teraz się postarasz? To może po odcinku coś tam myślimy. Dobra. Cześć. Jestem Marcin. Mam 22 lata. Wygląda na to, że dzisiaj jesteś moim problemem. A z problemami trzeba się przespać. Ale czekaj, ty chyba więcej niż z dziewczynami sypiasz z swoim psem, nie? Jestem rodzinnym człowiekiem, kocham swojego psa. Mogę pozwolić go kochać gotowy. To tylko dla Henka. Czyli razem! Sonia, w takim razie powiedz, dlaczego wybrałaś Kacpra? Jakoś się próbował bronić, no ale też nie do końca. Ale coś jest w tych oczach, więc no. A Marcina, dlaczego? Spodobał mi się Heniek. Jest też troskliwy, bo bardzo troszczy się o Henka i to mi też zaimponowało. No to w takim razie dlaczego Stewart, zobacz, zbudował dom? No ten tekst. Teraz oceniane będą kobiety, czyli Lexi i Julka. Cześć, jestem Daniel, mam 21 lat i jestem z Warszawy. Cześć, jestem Lexi i jeśli masz alergię na koty, to swipe left, bo... Nie mam alergii na koty i taką kocicę wezmę chętnie. Brawo! Hej, jestem Julia, jeżeli pracujesz mnie w lewo, czekacie 7 lat nieszczęścia. Czyli w prawo, no nie mam innego wyboru. Powiedz, dlaczego wybrałeś dziewczyny? Razem, jakby bez zastanawiania się tak naprawdę. Julka, tak. Ogólnie nigdy nie miałem tak młodej dziewczyny, więc warto spróbować. Doskonale. A jeśli chodzi o Lexi, to przez nią będę musiał iść do okulisty, bo nie widzę świata poza nią. Cześć, jestem Borys, mam 18 lat i przyjechałem tutaj z Czeladzi. Hi, my name is Lexi and I'm a bad bitch. Chain that ain't gonna change. Don't wanna party, don't call me, I work for my Bugatti. That's the sound of paparazzi. Hey. They call me Lexi. Remember my name? No. Widzę, że ja cię oszołomiłem, bo ledwo co mówisz, ale powiem ci, że... Like. Yeah! Jestem Julia, lubię pić sobie żebluzy i Netflixa. Szczerze lubię blondynki. Lecisz! W takim razie, dlaczego wybrałeś Lexi? Co cię skłoniło? Wiesz co, zawsze chciałem wyjechać do Stanów, ona ma taką urodę. Jest z Ameryki. Dokładnie.
to mi się w niej tak spodobało. A Julka? A z drugiej strony lubię Polki, nie? Fajna, ładne włosy. Podoba mi się po prostu, co pan powiedzieć, nie? Dobra, moi drodzy, to był koniec pierwszego odcinka Tindera, ale możemy jeszcze zrobić drugi. Możemy go nagrać. Teraz w sumie będziemy nagrywać, więc zależy od was, czy będzie. Co trzeba zrobić? 60 tysięcy łapek w górę i od razu, Stuart powiedział, że od razu chce kolejny odcinek. Od razu, w sensie albo jutro, albo pojutrze. Oczywiście. Wbijajcie do wszystkich, dokładnie. Wbijajcie do Czarka, też Czarek będzie w opisie. Czarek fajnie nam tutaj wszystko prowadzi. Eluwina, widzimy się. Nie. Dobra, w takim razie widzimy się jutro. O 18 w kolejnym odcinku. I co? Eluwina! Siema, Eluwina!